pasuje? Bo później to będzie tak jakby pod to moje authority, nie? Że to są moje NPC. Czy tam NPC, którzy dostają leada ode mnie. Wszyscy na statku będą twoimi NPC-ami, którzy będą dostawali od ciebie leada. Ja ten. To ja mogę jeszcze zrobić pomoc z tym, że po prostu będę śledził kandydatów, żeby się upewnić. Robić wywiad taki środowiskowy. Sekunda, tylko jeszcze niech napiszę dokładnie, jakie są tiery sukcesu. Na grupy wcześniej. Skill 0 i... Wow, skill plus 3? No dobra, to poproszę o rzuty. Plus jeszcze jeden ode mnie z morali, to byśmy mieli super zajebistych NPC-ów. No. Pierwsza grupa. Okej. Okay. Ojku. Ale to moment, to wszystkie rzuty ja robię? No. Tak. Okej. Okay. Ale czy my rzucamy teraz na pomoc, czy... Nie, już tak, jest jak mechanicznie ma plus jeden. Okej. A, dobra już. Dobra. Nie stykuję się. Dana grupa nie musi być... w sensie, jedna grupa nie musi odpowiadać za jeden skill, po prostu jedna grupa podpada pod jednego gracza, który ma zdecydować. W sensie imię, nazwisko, opis i pod jaki skill ma podchodzić. Ale to do tego dojdziemy. Najpierw decydujemy, na kogo grupę rzucam, czy później sobie zdecydujemy, kto bierze jakie bonusy? Zobaczymy, jakie wyniki, potem ktoś zdecyduje, jakie bonusy chce. I od razu powiem, do tych rzutów nie pozwalam przy rzutu. No! W sensie nie pozwalam z tego twojego... No, mam! Mech! Dobra, czyli YOLO! To jest ten wyjątek. Bo możecie, plus jeden, nie? Bo możecie przy dobrym rzucie mieć zajebistą załogę, ale to musi wyjść tak. Pamiętaj, że przytul wymienia się tak jak zawsze w DDK, jak się gra na leadershipa, AK przetrwają najsilniejsi. O, ding! Dobra. Nie, może decydujmy, czy jest, czy ja. O, nie, to mieliśmy podać. Ej, możemy się podzielić, to znaczy każdy na przykład robi sobie jednego NPC plus dwa. Z danej grupy. Dobra. To ma sens. No. O, no też spoko. Sprawiedliwe, no. Dobra. Drugi? O! No! Do klejeczki! Co to jest stosunka? Plus jeden. Musimy mieć zajebistych. O, plus jeden. Bardzo ładnie, dobra. Bardzo ładnie. Jedna grupa. Ile razy mam rzucić? 4 czy 5? Już 4. Dobra, okej. Okay. Tak, już. Jedna grupa, czyli macie łącznie 20 NPC-ów. Jedna grupa skill plus 3, jedna grupa skill plus 2, dwie grupy skill plus 1. O, jest, będę musiał zrobić kalkulację, ile łącznie będziecie musieli za nich płacić. Dużo. Co dużo. Ale mamy na razie kasę. Na parę miesięcy. Właśnie, góry, jak ustalamy? To jest pomoc, która nie wie o wszystkim. Mówimy im, co się pakują i to będą wszystko ludzie, którzy z najróżniejszych powodów osobistych są gotowi ryzykować życiem. W tak bardzo przejebanym sytuacji. Ej, ci co mają plus 3, to myślę, że to jest jakaś taka... I ci co mają plus 2, to będą tacy specjaliści, inteligencja, która spierdala z planety? Bo widzą w nas dobrą okazję? Wiesz, to równie dobrze może być wojownik plus 3, typu szef ochrony, który na przykład pracował dla jakiegoś bardzo bogatego kasyna, ale
chce więcej akcji. Widział na pana Giordzie? Jest w chuj doświadczony i w chuj dobrym strzelcem i tak dalej? Yep. Czyli specjalista. No, znaczy... Albo jakiś OP najemnik. Albo OP najemnik. Znaczy dobra, może nie OP, bo klasa Funk to byłaby chyba odpowiednie plus piątki albo plus szóstki. Proszę, Funk, Young. Oni wszyscy i tak będą mieli plus jeden więcej, nie? Ale generalnie plus trójka to jest odpowiednik EDA, czyli efektywnie geniusz w swoim zakresie. No. To jest, nie wiem, chyba wskazany jako kategoria... Dobra, chcemy teraz ustalać przynajmniej w zarysach, kto to jest? Bo ja ogólnie rzecz biorąc planuję swoich pięciu spalić prawdopodobnie na jedną asystentkę i czterech... Pięciu? Wiąc. Czterech? Każdy z nas ma pięciu. Pięciu? Tak. Bo macie łącznie 20 NPC-ów, a jest czwórka gra. Jest pięciu... znaczy jest 10 plus 1, 5 plus 2 i 5 plus 3. Nie określam na razie kto... Znaczy dobrze by było, żeby... Inaczej. Przynajmniej to, co ja chcę, po prostu zapiszę, może na czacie będzie prościej. Ja zdecydowanie bym sugerował, żeby generowanie NPC-ów to było na czacie. W sensie żeby nie cisnąć tego na tej sesji, tylko tak jak robiliście przygotowania do MK. Ja, bo później rozpiszę ich oczywiście na Discordzie, ale wstępnie możemy podzielić mniej więcej, jak chcemy się rozdać tych. A co oni będą robić? Bo ja w sumie nie mam pomysłu, po co jakieś mogą być NPC. W sensie, który daje wszystko. Potrzebujemy Red Shirtów i potrzebujemy asystentów. Mamy bardzo dobrego asystenta do Fixa, bo mamy już Eda z Pry, ale do wielu innych nie mamy asystentów dobrych. Daleko szukać, przypominam, masz tego nieszczęsnego Lida. Weź te dwóch kolesi, co mają shoota plus 3 i są mocno napierdalaczami i ten... Będziesz miał bodyguardów, nie? Ale to jest do skilla, nie do ataku. Musieliby robić skill check na przykład execution albo snipe'a, czyli też execution. Oni się jakoś ten, przerzucają. Poczekaj, czy było? A nie, hit roll. Dobra. No. Rekier to oczywiście mają... Specjaliści od shoota, ewentualnie melee, jeżeli to miało sens. Od razu możemy też... To hit bonus, jeżeli ktoś ma jakiś warrior, ma skilla plus 3, no to ja to konwertuję jako NPC-a, który podpada pod archetyp heroic fighter. Jop, to jest odpowiednik plus trójka, nie wiem czy to jest odpowiednik skilla 3, czy skill 2 plus ranga, jakaś staty 1. Czekaj, czy to znaczy, że wynajęliśmy ludzi lepszych od nas? Aha. Nie, od was. Mnie nie przebije za takie. Wypraszam sobie, ja mam plus 3 w rzeczach, w których się interesuję. Ja mam plus 2 w rzeczach, w których się interesuję, ale... Ale jestem psionikiem. Ja mam 3 kostki. Więc z pilotem mnie chyba nikt nie przybije. Dobra, i zakładam, że poza rekrutacją, no to też in character wasze postaci. Ja mam shoot plus 2 i 3d6. Wasze postaci ustaliły, którą misję robią? Bo na czacie, jak tam zliczał głos, no to wyszło, że... Misja numer 5? Właśnie chciałem tu jeszcze też chwilę podyskutować na ten temat. Kurde, gdzie jest ten handout? Lista misji, show to play. Już mam. Jakby co, bo Brylowi też to mówiłem, tylko jeszcze raz powtórzę, że nie jestem w stanie wymyślić wszystkich możliwości, więc jak w obecnej sytuacji wpadniecie na jakiś pomysł, że co jeszcze mogło być misją, też mogę to uznać i zestatuję, w sensie, że za wasze działania, które się traktuje jako misja, które nie były spisane, też dostaniecie expy i...
Powiedzmy sobie szczerze, zarówno piątka, jak i piątka są bardzo pod niebieskim w związku z tym technicznie biorąc w ballparku Andzi. Ale mam wrażenie, ile piątka miała więcej głosów, tak mam wrażenie, że trójka jest bardziej w tym, co powinniśmy robić jako zbieranie sił przeciwko AI. Tak, z drugiej strony piątka jest czymś takim, co musimy zrobić jako taki test run dla naszego stealtha i manewry tego, bo w końcu będziemy musieli to zrobić, a powinniśmy to wszystko przećwiczyć w takich warunkach bardziej bojowych, że tak powiem, i to jest jeden z powodów, dla którego za tym głosowałem. Dobra, tak, to i okej, okay, tak... Andzia w tym momencie in character się może zgodzić, że biorąc pod uwagę, że werbujemy sporo redshirtów, to trzeba będzie ich przetestować. Po pierwsze przetestować, a po drugie sami musimy przetestować nas i okręt. Tak. Szukając skarbów na opuszczonej planecie. Nie, na piątce masz, musimy się przestelfować. Nie. Ale szóstka jest najlepsza. To jest tak bardzo coś, co żadna z postaci Trinity wyłącznie nie chciałyby teraz się marnować czasu na taką głupotę. A, Kitty by chciała. Tak, wiemy. I dlatego oczywiście pani kapitan, jeżeli pani kapitan zdecyduje, że lecimy tam do gadania, ale może zechciałaby pani kapitan posłuchać wszystkich innych na okręcie? Tak, dobra, tym bardziej, dobra, że... Tym bardziej, że kurde, jeśli nie lecę na swoją planetę, to mogę ogarnąć sytuację, gdzie są zamieszki i tak dalej, to na pewno nie po to, żeby się bawić w kopanie. Generalnie by tak polecał jeszcze obczaić, którą misję będziemy brać w kontekście także, co jest po drodze. To też jest... 005 jest system. Czy możemy złapać po drodze jakieś sidequesty? Tak, wiem. Mapa sektoru. Mapa sektoru, bo my jesteśmy w... Pani Angord jest... 0307, a to jest 005. Kurwa, czemu to jest takie małe? Aha, dobra, czyli to jest tak... Na północny zachód od nas. I co my mamy? Mamy trójki... czekaj, mamy trójki, dwójki, jedynki, no. O, jedynka, ale tutaj strasznie dużo... na pewno w chuj po drodze mamy pierwszą misję. Bo jest ona dosłownie tuż obok nas. Jest po drodze w tamtą stronę. To jeśli będziemy brać jakieś poboczne misje, lecąc po komandosów, którzy gdzieś tam mogą czekać na uratowanie. Nie, no to... Może lepiej nie, no. 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 Znaczy, jak będziemy wracać, to możemy się tymi zająć, bo... To troszkę mogą poczekać, nie? Bo znaczy, akurat mamy taki... Że cholera, nie zapisałem sobie, kiedy aktywowałem tą misję, bo był taki moment, że stwierdziłem, okej, okay, ta misja NPC ją aktywują, ją wykonują, rzuty im nie poszły, okej, okay, są w dupie. I nie pamiętam cholera, kiedy to się wydarzyło, więc jest szansa, że ci komandosi tam już czekają dobrych kilka tygodni. No to są komandosi, kurwa, Rambo, nie? Znaczy, ale nie, na pewno to nie jest świeża sprawa, o tyle powiem. No, tak czy siak będziemy wracać, będziemy mieli z dwie czy trzy misje po drodze wracając, nie? Stamtąd 005, nie? Jak tam się uda, to będziemy z komandosami wracać, więc będzie dodatkowy boost na nie. Ej, a może ci komandosi to będą kolejni nasi NPC? No właśnie. Patrzę, co implikował Fury. A ja mogę na to wpaść. Ale to już dzisiaj chyba
A może zaczniemy to dzisiaj? Misiosław! Nie przygotowałem się. Słucham. W sensie, no... Jeżeli kwestia skoku, bo ogólnie rzecz biorąc, jak... Jeżeli chodzi o kwestię do lotu... Pytanie, jak można znaczy, podejrzewam, że jak już rozpiszemy sobie tych NPC-ów, werbujemy ich, to będziemy chcieli prawdopodobnie zagrać dużo scenek z NPC-ami, żeby ich przedstawić. Albo przynajmniej kilka scen. Ej, to cała sesja na to sejdzie znowu. Aha. No mi... Też bym, znaczy nie tyle polecam, ale jak na przykład ostatnio na questie, który piszę sobie, generuje NPC-ów, na przykład personality trait, żeby robić randomowo, to losuję z tablicy z Shadow the Demon Lord. Aczkolwiek podejrzewam, że jakieś tablice systemowe też są w SW, nie? Tylko wielka prośba, i tu wcale nie patrzę na Rysie. Jasne, ci NPC z wami współpracują, tylko zróbcie, żeby nie że każdy jest super fajny, się z wami przyjaźni i tak dalej, że jest mega, że tak powiem, że to jest charakter wielkiego przyjaciela, okej? Ja zrobię czterech Hot Demon Boyfriends. Ty robisz reverse Helltaker. Nie wiem, to jest nawiązanie do czegoś innego. Jakbyś oglądał Arkaduma, to byś wiedział. Może kiedy rekrutowała NPC-ów specyficznie pod kątem ich bycia simpami. Tak. To było jednym z kryteriów. Ej, w ogóle... Nie, chce się, dla mnie to było Ale skoro już wam dałem generowanie NPC, bo mi się nie będzie chciało, no to... Ja. Nie macie nic przeciwko, że wezmę sobie 2+3 i to będzie do dwóch moich bodyguardów? No, od początku sugerowałem coś takiego. Okej. Okay. Bo ty robisz bardzo dużo tym swoim leadem multiplier do ich skuteczności. No. I to może być dwóch dupków takich mruczących. Są skuteczni, ale niekoniecznie sympatyczni. Przynajmniej obejrzał za nami kilku sezonów mody na sukces. Znaczy nie to, że są hamami, po prostu nie są zbyt radośni, rozgadani i w ogóle. Albo inaczej, powiem, że zostawiam sobie nie tyle weto, co możliwość, że... Badania ich własnych quirków. Quirków plus mogą mieć charakter dewelopny, z którym niekoniecznie musicie się zgadzać. Okej. Okay. Yep. No ale przynajmniej nie rzuciliście 6 mniej, więc nie mam jakiejkolwiek opcji wprowadzać uśpionych agentów. Ej. Wiesz, znaczy ja mogę komplikować, nie? Jeśli chcesz. Ja teraz to będzie zabawa z wymyślaniem ich. To tak jak 5 małych NPC-ów do zrobienia. Bo też w zależności od tego, jak będziecie lecieć, to możliwe, że albo będzie potrzebny rzut na... Że może być potrzebny mimo wszystko rzut na pilota, że poziom się podbije na tyle, że się nie złapie w dysce. Chęcią? A w ogóle chciałam się zapytać. Chociaż kurwa, jak dostaliśmy tyle kasy, to bez sensu. Bo chciałam iść, jak przez te 5 dni rekrutowaliśmy, to gdzieś w międzyczasie, bo powiedzmy te wyścigi były, nie? Czy jeszcze trwają? I czy Kitty może wziąć w nich udział na tym swoim motorku? Bo jednak by ją kusiło, żeby trochę się powyścigować i pokazać innym. W sensie, jeżeli ktoś został, to są bardziej tacy pasjoniaci i formalnie do kasy, którą masz, to są, że tak powiem, pocket change. W sensie, to jest znacznie mniej zorganizowane, bo no się temat rozsypał, że część osób w wyniku tej wojny została na swoich planetach, ludzie mniej podróżują. Czekaj, czy to będą takie nocne wyścigi, trochę nielegalne, gdzieś na zadupiu? Znaczy, ludzie mają, znaczy, to akurat legalność, nielegalność to akurat w dupie mają ten, tylko po prostu, że to nie jest zorganizowane na tyle, żeby była z tego jakakolwiek sensowna kasa. Tylko to Kitty, tak na to idzie. Tylko to już zostali tacy faktycznie pasjonaci, którzy żyją dla adrenaliny i bycia lepszym od innych. O, to Kitty stanowczo na to idzie. No dobra, jeszcze raz będę muszę zmienić, że powiedzmy, że to już bardziej zbliża się koniec czerwca z tymi wszystkimi przygotowaniami. Bo na to wszystko schodzi czas. Pytanie do Blacka, jak mi idzie analizowanie tego chipu?
Na co? Nie wiem, kupię fix, kupię program. No to w sumie analiza tego to chyba bardziej byłoby program. Czy jakąś pomoc znowu? A no i w sumie co tak bezpośrednio jest... Znaczy w sumie jeszcze raz, bo to dawno w sumie, że jeszcze raz muszę, co jest bezpośrednio celem Reiny. To znaczy co chcę osiągnąć z analizy tego typu. Okej, startowo chcę analizować jak to jest zbudowane, jakie to mogło mieć na nią wpływ, jak działa. Odow charakter docelowo będę szedł w to, że Reina zdecyduje się upewnić się, że to nie będzie miało na nią nie wpływu nieświadomego i wbudować sobie to z powrotem po naprawie tego. To w sumie tak naprawdę łącznie na ten chip to będą dwa rzuty, w sensie analiza i czyszczenie, no i potem drugi naprawa. W sensie dobra. Żeby to nie ugryzło cię w dupę, jeżeli to sobie znowu zainstalujesz. Dobra, więc podejrzewam, że analiza to będzie raczej ten program. W sumie zastanawiam się, czy to nie pasowało, bo chwilka, co, jak konkretnie jest haker opisany? When attempting to hack a database, jest bardziej analiza niestety. Nie wiem ten, dobra. Andrzej, rzucasz na pomoc? A, dobra. Jeszcze muszę powiedzieć poziom trudności. No tak, wiecie co to jest? Z drugiej strony to jest model zrobiony przez AI, jest bardziej sophisticated i bardziej dojebany, w sensie, że mógł bardziej skomplikowaną tożsamość tam mieć. Z jednej strony to, z drugiej strony to... to powiem, że poziom trudności 9. Ol, czytasz na pomaganie? Tak już. Musiałem zgasić bryla. No. Cyk. Ej. I pyk. 7 i chuj. Mój no nie jest najlepszy, dlatego potrzebuję asystentki, która będzie moją encyklopedią. No dobra, teoretycznie Ed może pomóc. Zobaczmy. Będziesz mieć asystentkę, która będzie asystować twoje asyście. Jup. Okej, Ed daje plus 1. Będę ją wysyłał, żeby robiła manual task. Dobra, to jest coś, na co Ed może być zainteresowana. Skuler raczej ma... Nie wiem, wyjebane. To będzie chyba bardziej intelekt. Okej. Uff. Dobra. Okej, no czyli dokładnie wiesz to co robiło, że... W sumie powiedzmy, że... Jeszcze z tymi wizjami, z tymi wspomnieniami, które przekazała ci Ren czy Rey, no to całościowy obraz sytuacji jest taki, że... w sumie nie wiem, czy chcę mówić, że kto był tą pierwotną świadomością, ale że tak, że na tym konkretnej wersji tego Cyberware'u można było naprawdę wpakować dosyć zaawansowaną drugą tożsamość wraz z budowanymi triggerami i fazami i no ogólnie rzecz biorąc całą masą zaprogramowanych czynników aktywujących, które wpływałyby kiedy ta tożsamość się, że tak powiem, wychodzi.
Kurwa, co tam jeszcze? Na pewno coś jeszcze jest, tylko... potwierdzenie, że materiał, z którego to jest zrobione, jest konkretnie podszykowany pod to, żeby sprawić fuj problemów medycznym skanerom. Jest... Znaczy, jest, wiesz, że skanery TL4 nie miały szansy tego wykryć. Gdyby... I w sumie w ramach testu... W sumie teraz tak trochę... I w sumie... W zależności od sytuacji TL5 też mogą mieć problem, bo na przykład urządzenia Sani na tym okręcie no musiała... No i tak czy siak nie miała 100% pewności, czego szukała. Jak w końcu otworzyła głowę i zaczęła się grzebać, no to trochę był lepszy sygnał. No ale faktycznie jest to tak zrobione, że ktoś zadał sobie bardzo wiele trudu, żeby ukryć fakt, że ktoś może być uśpionym agentem. Okej. I faktycznie nieświadomym, że to mogło być tak zrobione, że... W sumie powiem tak, ten chip jest tak na tyle tak skomplikowany i złożony, że nawet w ostateczności, gdyby ta świadomość, ta tożsamość, która niby jest niewinna, jest wszystko okej i tak dalej, gdyby nie gdyby to doszło do jakiegoś momentu, że sama by nie triggerowała czynniku, no to ta zamknięta tożsamość w tym chipie miała też możliwość siłowego przywrócenia swojej kontroli. Okej. Kurwa, co tam jeszcze? W sumie, na co jeszcze nie odpowiedziałem? Wiesz, jak to działa? Czy udało mu się zczyścić resztki ren? To masz gwarancję, że chip został sformatowany. Generalnie nie chcemy tam psychopaty, którego sama Reina nie wprowadziła. Aha. Dobra, a teraz drugi rzut. Jeszcze powiem, że tak ogólnie rzecz biorąc... Powiem tak, przy odpowiednio silnym, najpewniej zrygowanym sygnale skanera, odpowiednio dostrojonym, istnieje możliwość, że jak popracujecie w tą stronę, to będziecie w stanie zrobić detektor czegoś takiego. Zakładając, że faktycznie... no i powiedzmy, że rozszerzyć to na wykrywanie uśpionych agentów, robotów. Natomiast jakby sam z siebie, ponieważ to jest dosyć unikatowy materiał tego chipu, to dlatego to pomaga, natomiast no, samo z siebie wiedza o tym unikatowym jakby no nie pomaga reszcie frakcji, bo tak jak wspomniałem, to jest gówno, które było konkretnie tworzone pod to, żeby się dobrze ukrywać. Żeby było ciężkie do wykrycia. Okej. Okay. Że w każdym razie po prostu dalsze R&D, te działania, jest droga otwarta. Dobrze, to teraz to naprawiamy. Poziom trudności... tak dobrze poszło z tym wszystkim. Ja też powiem, że poziom trudności 9. Biorąc pod uwagę okoliczności i to wszystko. Dobrze. To robi jakąś asystę? W sumie też może. Ledwo daje plus 1. Dobra. To dalej wydaje mi się, że będzie mimo wszystko intelekt. No ma
masz czas, żeby nad tym popracować. Jakby to było trzeba robić szybko, no to bym powiedział Dex, ale no masz czas, żeby... Dokumentować, jak myślicie, wisdomem, że... Reina stara się dodatkowo jakoś zabezpieczać, żeby je to właśnie nie ugryzło w dupę, mając już doświadczenie, że ją ugryzło. Bo w zasadzie przebadała to, wie jak to działa. Być może... Okej. Spróbuję rzucić z wisdoma. Jakieś intuicyjne przebłyski z drugiej świadomości. No dobra. Pięknie. Udaje ci się zrobić to, co chcesz. Powiem dobra. Nawet więcej, że jesteś w stanie tak zmodyfikować bardzo dokładnymi działaniami, żeby... było prościej w stanie włożyć tego Cybera z powrotem. Oczywiście Sani, ja będę chciał z tego scenkę, bo Sani będzie mega zdziwiona, że co do kurwy, czemu chcesz to z powrotem w swojej głowie? Ale to na przyszłość. Tak, będzie rozmowa z ten. Na Pania Gordzie Reina kupuje ten. Listę Cyberwora za kasę. Ten. I będzie scenka, jak daje całe naręcze Sani. Więc a propos tej rozmowy o montowaniu ulepszeń. I całe skrzynki w sumie to są prawdopodobnie ten. Elektroniczne części trzymane w jakimś, nie wiem, alkoholu, czy na stworze. Dobra, to sobie rozegrałem, ale rozumiem, jaki tekst rzucisz, że uważaj, bo następnym razem cię uśpię nie gazem, tylko młotkiem przez łeb. Ale mówię, to do tego dojdziemy. Dobra, bo to jest kwestia chipu. To jest temat rozwiązany. NPC się będą generowały między sesjami, lód był sprzedany, kasa rozdana. Dobra, no jest jeszcze kwestia, że możemy na tej sesji załatwić kwestię do lotu. Ogólnie rzecz biorąc, jak spojrzycie na mapę sektora. I w sumie powiedzmy, że w ramach tego prepa też się próbowaliście dowiedzieć jakichś informacji, żeby dowiedzieć o ścieżkach przez metawymiar. Żeby właśnie na przykład nie próbować się przebijać przez terytoria żelaznego legionu, tylko bokiem skoczyć. Że tak naprawdę macie taki spike drive, że jesteście w stanie skoczyć bezpośrednio z systemu Orga do systemu Mononeril, tam gdzie jest właśnie ta planeta Trinitasza, bo akurat to jest 5 heksów, nawet mniej. No tylko, że ponieważ siły, które korzystały ze starego, że odkopały jakieś stare dane, jeżeli chodzi o ścieżki, o ruty, a jako, że nikt z nich nie wrócił, no to nie byli w stanie uaktualnić informacji. Więc jedna z opcji, no to jest po prostu skorzystanie z poprzedniego starego ruta i to by podbiło łącznie poziom trudności. Tak, jeżeli nie było, to jest stary, więc... Okej, okay, no to dla Kitty będzie... Aha. Jeżeli by chciała iść, to znaczy to jest taka... Mówię, jedna opcja, no druga to jest próba ukrywania się i przebijania przez terytoria AI. Nie. Ale ogólnie rzut na pilotaż by był na... w sensie poziom trudności 11.
czy Unity za to, że statek jest taki zajebisty, daje jakieś buffy, czy nie? Sekunda, czy jakiś ma upgrade, by na to pomagał? A nie, bo w tym systemie, w sensie w tej wersji zmienili i jest jakiś upgrade, który po prostu by robił to samo co ty. W sensie tam jest upgrade, że na ścieżki, które są znane, dostajesz bonus, co oznacza, że i tak czy siak większy, byłby mniej, byłby więcej razy nieprzydatny niż przydatny. Ale nie. Nie, nie są, ale do tego rzutu przerzuty są jak najbardziej możliwe. Inta pasuje? Okej. Jeżeli ktoś chce pomagać? A dobra, nie jest potrzebne. Macie reploszę. Okay. Który jest od materiałów wybuchowych? Niech to zobaczę. Szeroko pojętego demo. Skill test fix. Od ustawiania demokracji. No. A od rzucania to granatów to jest Excel albo chyba shoot. No okej. Okay. Dobra, no to kwestia do lotu jest załatwiona. Będziecie w stanie, znaczy dotrzecie do systemu Monerii po. Właśnie dlatego chciałem to otworzyć. Żeby sobie od razu zrobić przeliczenie. Będzie długi, ale jest szansa, że ten travel time będzie bardzo krótki. Spike Drive 5. Ta podróż wam zamieni całe 5 dni. Yep. I nie mamy kosztów w live supporcie, bo... Tak, tam... to jest część makra. Ja i tak wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Że aż taki quartermaster się nie mógłby. No dobra, donut jest. Ale rzut... muszę jeszcze domyśleć, jakie siły wroga są na planecie, bo rzuty na ukrywanie się i wykrywanie przeciwnika to już na następnej sesji załatwimy. Faktem jest to, że i tak macie sporo bonusów do ukrywania się. Tak. Bo też Unity o tym myśla, że macie Mission Dumpers, to daje plus 2. Jest i macie... low emissions jako modyfikacja, która też daje dodatkowe plus 2. No, mamy tutaj sporo opcji, więc... dobra, czyli mamy tak... 2, 3... 1, 1... 1, 1... Też będą się wykombinować, gdzie ci komandosi są, czy żyją... Ja mam w sumie takie pytanie... Nick jako typ employera to jest bardziej prawnik, czy bardziej prostytutka? Why not both? Znaczy jakiego ani ma to, ani to, nie? Connect? No. On był chyba connect, talk i takie rzeczy. Znaczy ogólnie NPC mają zwykle jednego skilla, w którym się specjalizują. On był od connecta. Ja to powiedzmy, że... Zazwyczaj tak, ten akurat był bardziej plot relevant, bo nawet po niego lecieliście i ratowaliście ze strefy wojny. Znaczy nie, bo on się zaczął jako właśnie ziomek, razie... który ma znajomości na tej planecie, no nie? Tak się zaczął, potem ewoluował. No na razie ci nowe NPC no to są, że tak powiem... Bo ktoś go nazwał moim Bojtojem, tak? Świeżaczki. Ja go nazywam. Tak, i z tego mi się wziął pomysł, że dobra, to kiedy może nim być.
I w sumie, jeżeli sprawdzam, to powiedzmy, że w ramach jakichś tam opowieści, odcięcia, różnego rodzaju plotek, legend, to wiecie, jakie tagi ma planeta. Tak, wiecie? Tak, ogólnie rzecz biorąc nie są ukryte, więc jak wejdziecie na tą mapkę i wejdziecie na tą planetę, to powinniście tagi widzieć. Dobra, to jest istotne pytanie. Jakbyś mógł mi powiedzieć, ile tygodni pracy Reina będzie miała dostępne? W czasie tej rekrutacji i lotu, oczywiście biorąc pod uwagę swoje aktywności, to, że pomagała rekrutować, to, że naprawiała to urządzenie, operacje, które przechodziła, and so on. Na pewno nie więcej niż dwa, ale się zastanawiam, czy wliczając wszystkie inne aktywności, to czy bardziej jeden, czy bardziej dwa. Dni czy tygodnie? Tygodnie. Okej. Okay. Mieliśmy chyba 10 dni, nie? Znaczy, jak tak liczno, to dolecicie do planety i to będzie już końcówka czerwca. W sensie już bliżej 30. Kiedyś motostorm? Ja jestem zapisana w ogóle na niego. Pod koniec. Okej. Okay, koniec tak, sierpnia po prostu. O, tyle powiem. Kitty, jeżeli będziemy trzymać mordercze AI przed zgwałceniem całej galaktyki, to motostorm będzie. Jeśli powiedziałeś poczekać, to nie, to mordercze AI będzie musiało poczekać. Tak, witamy w Mass Effectie Trójcy. Reaperzy atakują galaktykę, chuj, robimy wszystkie sidequesty. No kurwa. Nie no, ale to są wszystko zasoby bojowe w tym wypadku. Kawaleria na motocyklach z przyczepionym jest skrzydełkami, które i zdobędzie po wygraniu wyścigu. I autentycznie się zastanawiam, czy dać opcję próby, jeżeli się na to zdecydujecie, że w ogóle powiedzieć wam, że jest taka opcja, jeżeli zdecydujecie się na to porwać, żeby przejąć, o przecież ten cała siedziba zarządców Motorstormu opisywałem jako wielką mobilną stację bojową, znaczy stację kosmiczną. So, ponowne spotkanie Rainy z Funk? Kurwa, i właśnie niestety się zorientowałem, że też jedna rzecz ominęła, żeby przekazać im charakter, bo Bryl to zadanie z Precog Engine'em, nie? No. Zgadnij, kogo sobie Wysokie Niebo wynajęło do ochrony. Czekaj, To jest styl opcji. Zgaduję, tak, no Pobiela. Właśnie tak myślałem. Aha. Czy jednak nie stara Pobiela? Mhm. Pierwotny zamysł był taki, żeby to jakoś pleść tą wiedzę o w czasie spotkania z Furym, ale Andrzej miał inny, znaczy był inny pomysł na tę scenę. Scena poszła trochę w innym kierunku, bardziej takiej, nie że co się dzieje, tylko że hej, potrzebuję zniknąć jako żywa. Więc nie miałem organicznego sposobu, żeby to wpleść. A też mi się zastanawiałem nad opcją mogłem pod sobie tytułem zbieramy. Ej, jak znajdziecie ich, to może reaktywujcie grupę Kobra, ale to może inicjatywa Fury będzie robił swoim torem. Będzie próbował. Kurwa, Avengers zbiera. My jesteśmy Street Level Heroes. Yep. To by było bardziej zgodne z oryginalnymi założeniami, że w czasie, gdy te wszystkie całe gówno się dzieje, my ratujemy małych ludzi. Tak, no właśnie, ale potem skakujemy w sam środek tego gówna, pamiętaj. Ale to nie było w oryginalnych założeniach. Ale Kitty bardzo tego pragnie. Ja wiem. Odkąd się okazało, że nasz statek jest inteligentny, to było wiadomo, że sami szukuje jakiegoś gówna, więc.
To tak właśnie sobie teraz uświadomiłem, że ten różowy to jest po prostu splana czerwień. Nie, to jest prowokacja. Przepraszam bardzo, w wielu kulturach różowy jest najbardziej męskim kolorem, łącznie z kulturą zachodnią do początku XX wieku. Jop. Na przykład wśród Wikingów był. W końcu ten trop Real Men Wear Pink się skądś wziął. To nie jest trop, to jest Truth in Television. To jest trop pod tytułem Truth in Television. Ogólnie rzecz biorąc, cały myk z różowym polega na tym, że aż do początku XX wieku był uważany za jeden z najbardziej męskich kolorów. W związku z czym, jak się zaczęła pierwsza fala feminizmu, to dokonały przejęcia koloru różowego oraz wysokich obcasów. Czekaj, faceci nie nosi aż tak wysokich obcasów, tylko takie, żeby jeździć na koniach, nie? To było maksymalnie 3 centy? Zależy od kraju i kultury i okresu historycznego, ale czasami obcasy były... Bo mężczyzna musiał być potężny i wysoki i przystojny, tak? Więc był defektywny. Konno! W sensie, wiecie, zahacza się na strzemiona, nie? I wtedy jedziesz i się trzymasz i masz zahacznik. To też, znaczy... Tak, ale... we Francji na przykład wysokie obcasy tylko turnów mężczyzn były bardzo popularne. No to. Ale nie takie cienkie jak te głupie żeńskie. Nie, cienkie, takie bardziej... Cienkie obcasy to w ogóle chyba jeszcze późniejszy wynalazek, bo oryginalnie to też... No szybko coś takiego, zwróć uwagę co facet ma ubrane. Przecież to jest ile? Z 5 centymetrów? Więc ten różowy kolor równie dobrze w kulturze Kitty może być po prostu symbolem wojownika. Znaczy, generalnie tak całkiem serio, kurde. Koleś ubrany cili albo goły. Wręcz idący spuścić ci w pierdol potrafi być, wydaje mi się, bardzo legitnie scary as fuck! Chyba koleś ubrany w krew swojego wroga. Tak. Ale to brzmi tak trochę celtycko. Widzisz i masz taki, o ja pierdolę, ten goleś, ten goś zupełnie nie daje jebania. Nie no, ale Kitty ma tak te kotki z Hello Kitty, nie? To może rzeczywiście pomniejszać efekt. Tak, tu chodzi o to, żeby drugiej nie docenił. Maverick, mówisz, że coś takiego? Tak, bardzo tak. Czy to jest Kevin? Nie. Tak sobie Kitty wyobrażała, że będzie jej bodyguardem. A później weszło. Zobaczcie ten obrazek. No dobra, ale myślę, że chyba z takich poważniejszych kwestii, no to chyba wsio, chyba że macie jeszcze do mnie jakieś pytania. Dobra, ja będę sobie musiał koszty cyberwaru przeliczyć. I mówisz, tydzień albo dwa mamy, tak? No w sumie licząc wszystko... niech będzie, że dam. Znaczy... W sensie czasowo nie wiem, czy faktycznie dwa, ale na potrzeby twojego robienia sprzętu, że efektywnie masz dwa tygodnie jako zasób czasu. Ale że to nie musi być idealnie 14 dni faktycznie w czasie gry, tylko masz... Dobra, mamy Skuliera do pomocy, Andrzej do pomocy Eda potencjalnie, więc by się dało trochę... Więc okoliczności statku, urządzenia, scrap metal, pretext salvage i pomoc sprawia, że efektywnie możecie zrobić 2 tygodnie pracy. W jakimś tam innym, nawet trochę krótszym. Jakie rzeczy sobie teraz wpakować? Dobra, coś jeszcze innego? Bo się planowałem powoli zwijać. Weź się całkiem serio, jeszcze zastanów się nad droną z export systemem. Co ci będzie robić AIDA do strzelania?
Kostki chyba nie lubią. Blaku, ja mam takie pytanie. Mi by się coś takiego przydało, szczerze mówiąc. Blaku? Bo w sumie się zdziwiłem tym... Tak, zupełnie na marginesie. Potrzebujemy NPC, kurwa, żeby sterował dronami? Dom? To by, nie wiem, żeby trochę nie wchodziło na Reina? No właśnie. A chyba, że Reina by miała sporo swoich dronów, a byście mieli... Fuck control pod tytułem drone controller na wasze wspomagajki, ale to... Oni są w stanie mieć po jednej dronie i ekspert system sprawia, że ona sama z siebie lata. A, spoko. Ja nawet myślałem nawet, że zrobić to nawet nie w formie latajki, co po prostu ustrojstwa, co jest zamontowane, nie wiem, gdzieś przy hełmie albo ten. No, po prostu daje tego AIDA do strzelania. Albo myślałem o tym. I Bobry chciał coś powiedzieć, a wy go zastanawiałem. Nie, spoko, spoko, nie. Ghost mi się z Destiny skojarzył, tak? Bryl, mów. Nie, już napiszę, nie, proszę znowu coś sprawdzić, no, mam prawdę, nie. Teraz nie. Bryl, przestań być słoną kurwą i powiedz. Ej, Boże, skoro mamy nagle tyle hajsu, to się zastanawiam, czy jest jakaś opcja, żeby mechy kupić? Wiesz, że mechy to nie jest. To jest dobry pomysł, ale przebiję jeszcze lepszym pomysłem, który mi właśnie przyszedł do głowy. Co myśli, chce kupić i zatrudnić pilotów? Nie. Kupić drugi mniejszy okręt, który będziemy udawali, że to na główny okręt. Przy kontaktach z wszystkimi. Cóż, zleceniodawcami i tak dalej. Cena najtańszego okrętu. Ale wiesz co, Paul, twoje rozwiązanie ma jedną dużą wadę. To nie jest mech. Rzeczywiście, dlatego powiedzmy. W sumie kurwa, na Free Merchant by was było stać, bo Free Merchant kosztuje 500 tysięcy. Kurwa, kupujemy mniejszy okręt. Kevin będzie nim latał. W sensu. Ej, nie. Ale żeby nie było, to jest koszt samego okrętu. To nie są wliczone żadne koszta dodatkowych fittingów, broni i tak dalej. No. To jest samy goły okręt. Dobrze, nie możemy udawać, że mamy mały, goły okręt. Ogólnie, słuchajcie, bo przypominam, że wcześniej rzecz biorąc, to nasze postacie umarły na kuźni. W związku z tym, teoretycznie musimy troszeczkę odbudować od nowa reputację jako nowa grupa najemnicza. Chyba fakt, że byłoby za to jest... duży okręt, nie musimy udawać tej samej grupy, która ma mały okręt, nie? Ale nie chcemy też pokazywać, że jesteśmy jakąś randomową, nową grupą najemników, która ma jeden z najpotężniejszych okrętów w galaktyce. Ale nikt nie wie, że jest najpotężniejszy. Poza tym Kitty pierwszy raz widzi tak dużo pieniędzy naraz i ich nie wyda na jakieś gówno, które będzie udawać coś innego. Dobra, to... Wiesz, to nie jest tak, że potrzebujemy twoich konkretnie pieniędzy, żeby to zrobić. Bo technicznie możemy kupić i mecha, i okręt, i zatrudnić pilota, który będzie nam tym latał. Jeżeli ja bym chciała być śliwiec. I na to też nas stać. No wiem, ale nie, bez sensu jest, bo on będzie po prostu przesany do naszego okrętu i co jakiś czas będziemy udawać, nie? Tak. I będziemy mieli dodatkową ładownię. Ale nie potrzebujemy. I z czasem możemy mu zamontować jakieś działo, żeby mieć dodatkową siłę ognia. Andzia ma paranoję. Tak. Ale co to ma do rzeczy? Nic. Znaczy Kitty ją łapie za ramiona, po co ona sama patrzy jej w oczy i Andzia, uspokój się. Nie do końca rozumiem, w jaki sposób moja paranoja jest tej częścią rozmowy. Że ci się za bardzo szpieg włącza i za bardzo wszędzie widzisz, że ktoś będzie nas szukał. Przepraszam, Kitty, czy Kitty w ogóle wie, że jestem szpiegiem? A ja mam taką propozycję inną. Niekoniecznie. Bo ale ci się paranoja włącza. Bo my technicznie mamy teraz duży okręt. Aha. I mamy, zdaje się, takie ustrojstwo boarding tubes, nie? No. My technicznie możemy z jakiś mniejszy okręt zapierdolić innej grupie. Znaczy możemy zająć piractwo. To jest plan B, oczywiście, zgadzam się. Nie, w zasadzie to powinien być plan A. No ja zrozumiem. Być. Masz rację, Maverick? Bo wiecie, no bo teraz my możemy robić za Q-ship, że bejtujemy piratów, podlatują na blisko, rozpierdalamy silniki, robimy abordaż, śluzowanko. A potem Ed i Reyna niech się pierdolą w naprawianie tych silników, tak? Tak.
Wiesz co, to jest plan, który jestem w stanie kupić, zwłaszcza jeżeli to nie będą piraci, tylko losowo niechcący od oderwany od grupy pojedynczy okręt AI. O! A nie ma zacząłem to dużo śmiecia, które... Ale one nie muszą być przystosowane do ludzi, no. A, czekaj. No nie, wracamy do pomysłu piraci, podoba mi się pomysł piraci. Zrobimy ich na misję Kleopatry. Autentycznie chcę na boku zrobić misję Kleopatry, jak zapierdalamy okręt piracy. Ale zostawiamy im w jakimś czymś, czym dryfują na tym kosmosie, nie? Tak, dajcie im jedną deskę. Tak, niech umierają długo i w męczarniach, niech widzą zbliżającą się śmierć, dokładnie. I zjadają się nawzajem. Tak. Dobra, ja bym się zwijał. Dobra. Tak, bo masz nam przygotować na następną sesję spotkanie z piratami. Będziemy szukać, kurde. No to jest problem z raną Encanterami, bo jak robicie skok przez 5 heksów, to nie wyskakujecie po drodze. Oh, well. Dobra, tak nie, będziemy szukać tych piratów. Będziemy wyskakiwać w każdym systemie po drodze, żeby znaleźć piratów. Będziemy robić takie.